Myślę, że w pierwszej połowie zagraliśmy słaby mecz, za dużo strat, za łatwo oddawaliśmy piłkę, Gieksa przejęła inicjatywę i prędzej czy później to tak się skończyło, że straciliśmy bramkę, ale myślę, że w drugiej połowie jak wyszliśmy, stworzyliśmy sobie parę sytuacji, nie graliśmy tak cofnięci i to trochę lepiej wyglądało, no nie wiem. Po pierwsze, to skupmy się na treningach, na tym, co jest najważniejsze, żeby jak najlepiej wyglądać najpierw w treningu, później w meczu, to wszystko przekładać, żeby nie tracić i oddawać piłek głupio i być skoncentrowanym do końca i na początku, tak żeby nie tracić, czy to w 45 minucie, żeby nie tracić tak bramek. 5 lat byłem w Bełchatowie. Wielki sentyment dla tego klubu, bo dużo dzięki niemu osiągnąłem. Gdzieś tam zaczynałem od młodej ekstraklasy, przez młodą ekstraklasę dostałem się do pierwszego zespołu, zadebiutowałem w ekstraklasie w tym klubie, także na pewno no, duży szacunek za to. A no, dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem w GKS-ie Katowice, więc temu klubowi teraz oddaję całe swoje zdrowie i to, co mogę. No, dzisiaj udało się zaliczyć asystę i wygrywamy 1-0. Pierwsze trzy mecze, tak szczerze, dzisiejsza pierwsza połowa była słaba, bo myślę, że w drugiej już to nie wyglądało tak, jak to wyglądało tak jak w wcześniejszych meczach. Myślę, że dobrze gram, punktów nie ma, tak jak trener przekazuje, że co z tego, jak dla oka ładnie gramy, wszystko się fajnie wydaje, a tych punktów nie ma, tak? Musimy się wziąć, nie załamywać się tym, że przegraliśmy te trzy mecze, bo taka jest piłka. Przegrywasz, ale musisz powstać i walczyć i na pewno jesteśmy młodą drużyną i nikt, zapewniam, tak jak i Patryk w szatni i ci wszyscy doświadczeni zawodnicy, którzy są, że nikt nie odpuści i każdy będzie walczył. Mamy wsparcie u kibiców, mamy wsparcie u trenera, mamy u każdego wsparcie, każdy na nas liczy, więc na pewno się nie poddamy. Będziemy walczyć, wierzę w to i wiem, że my mamy taki potencjał, że na pewno zdobędziemy te punkty w kolejnych meczach. To jeszcze zapytam, ta piłka ci nie siadła tak jak chciałeś przy tym no, piłce meczowej, to chyba najlepszej okazji dzisiaj. I to też nie jest pierwszy raz, kiedy brakuje ci tego chyba właśnie ostatniego strzału. Tak. Nie wiem, czegoś zabrakło po prostu w tym, że oddawałem strzał. Może powinienem tą piłkę przyjmować, może nie. Nie chcę też się głupio tłumaczyć, powinienem to zanieść na bramkę i tyle mam do powiedzenia. Szybko odnalazłeś wspólny język z nową szatnią i to miejsce na boisku, no bo dziś rozpocząłeś ten mecz wyjściowy 11. Tak, w pierwszy mecz przytrafił mi się uraz przed pierwszym meczem i dlatego nie zagrałem, ale już każdy kolejny mecz zaczynałem w podstawowym składzie, także zespół jest super, przyjął mnie dobrze. Ja też jestem taką osobą, która jest komunikatywna. Także nie mam z tym problemu, żeby zagadać do chłopaków. Oni też również do tego fajnie podeszli, wprowadzili mnie do tej szatni. No i na razie jestem w pierwszym składzie i mam nadzieję, że jak najdłużej to utrzymam. Nie miałem okazji wcześniej, chciałem podziękować wszystkim ludziom związanym z GKS-em Bełchatów. Tak jak mówię, nie miałem wcześniej okazji tego zrobić, więc szacunek za to, co dostałem od was, od całego klubu. Dziękuję kibicom, bo wspierali nas w tamtych sezonach i dziękuję chłopakom i życzę im szczęścia, powodzenia i przede wszystkim zdrowia. Myślę, że pierwsza połówka była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Pomimo tego, że nie strzeliliśmy bramkę dopiero w 45 minucie, ale myślę, że tych sytuacji kilka stworzyliśmy. Jeżeli chodzi natomiast o drugą połówkę, na pewno sami kilkakrotnie napędziliśmy przeciwnika do tego, żeby nam strzelił bramkę. Na szczęście dla nas w dwóch sytuacjach dobrze zachował się Kurcik. W następnych sytuacjach przeciwnik nie do końca był skuteczny, tak więc na pewno z takim przeciwnikiem musimy na takie sytuacje uważać, bo ta końcówka była zdecydowanie zbyt nerwowa. Na pewno mieliśmy sytuację do tego, żeby zdobyć drugą bramkę. Ten mecz byłby spokojniejszy, tak poprzez troszeczkę takiej naiwności prowokowaliśmy do tego, żeby przeciwnik strzelił nam bramkę wyrównującą, ale gratuluję chłopakom, bo zostawili dużo zdrowia. Myślę, że to było dobre spotkanie dla kibiców. Dziękuję za wsparcie ze strony kibiców, którzy stworzyli super atmosferę i myślę, że takie popołudnia jak dzisiejsze, mam nadzieję, że będziemy przeżywać w następnych tygodniach. Dziękuję. Po dwóch niezłych spotkaniach, jakie rozegraliśmy w ostatnich dwóch kolejkach po porażce w Bydgoszczy i po porażce u siebie z liderem rozgrywek z Wisłą Płock, no, chcieliśmy coś zmienić i myśleliśmy o tym, że powrót do tego, co nam dawało dużo punktów w zeszłej rundzie, czyli koncentracja na zabezpieczeniu środkowej strefy boiska plus jakiś szybki kontratak, który planowaliśmy, że nam wypali, okazał się planem, który nie do końca został zrealizowany, ba wręcz muszę powiedzieć, że przeszkodziło nam to w dobrym rozegraniu pierwszej połowy.
Po odbiorze piłki nie potrafiliśmy utrzymać jej na połowie przeciwnika, zagrywaliśmy niecelnie. Tych prób kontrataku było w sumie bardzo niewiele, a ta nasza strategia gry na pierwszą połowę napędzała zespół Katowic. Analizując ich, wiedzieliśmy, że i Goncerz, i Wołkowicz to nie są zawodnicy, którzy trzymają się środkowych obrońców, tylko wychodzą wyżej po piłkę i stąd pomysł na to, żeby zabezpieczyć tą środkową linię, gdzie myśleliśmy, że będziemy odcinać od podań tych dwóch piłkarzy. Okazało się to zupełnie błędne i w efekcie straciliśmy bramkę do szatni. Najgorsze, co się może stać dla zespołu w pierwszej połowie. Natomiast druga część, gdzie wróciliśmy troszkę bardziej do otwartej gry, do kreatywności, ten mecz się otworzył, obfitował w sytuację. GKS Katowice też miał swoje możliwości do tego, żeby podwyższyć to prowadzenie. My mieliśmy jedną bardzo dobrą, Damiana Szymańskiego, której niestety nie zamieniliśmy na bramkę. Rozumiem frustrację, jaka panuje wśród kibiców. Dziękuję im mimo wszystko za to, że przyjechali, że licznie, głośno nas dopingowali. Krytyka jest zasłużona, bo to jest biznes taki, który polega na zdobywaniu punktów, a nie na ładnej grze i mało skutecznej. Zdaję sobie sprawę z tego, co sobie myślą, ale my wszyscy mamy Gieksę w sercu, Gieksę Bełchatów. I w związku z tym myślę, że chciałbym prosić o ten tydzień takiego gdzieś tam spokoju w naszej drużynie. Wiemy, co mamy robić, wiemy, że sami w tą sytuację, w jakiej jesteśmy, jeśli chodzi o liczbę punktów, to sami żeśmy się w nią niechcąc zagmatwali, czy postawiliśmy się w niej. No i za tydzień czeka nas dobry mecz, bo spotykają się zespoły, które w swoich ostatnich trzech meczach zanotowały trzy porażki. W związku z tym to będzie taki mecz o wejście do trumny, jak to się kiedyś mówiło po piłkarsku. Czyli kto przegra, ten będzie na pewno na dłużej. Wierzę w to, że ten tydzień da nam dużo siły. Wiemy, gdzie mamy pole do popisu, do ciężkiej pracy intensywnej, do tego, żeby nie przegrywać takich meczów.